lubimy Państwu opowiadać w Polskim Radiu Katowice razem z Urszulą Pawlik, tłumaczem i krytykiem literatury. Dzień dobry Pani Urszulo. Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam Państwa. A o kim dziś? Szczęśliwa żona i matka, choć królowa. Uchodzi za najbrzydszą księżniczkę rodu Habsburgów. Nazywana jest matką królów, bo urodziła 13 dzieci, z których niemal wszystkie obsadziła na tronach Europy. I miała na dodatek nieszczęśliwe dzieciństwo, które trochę jej utrudniło życie, a trochę ułatwiło. Może bym powiedziała, że nie trochę utrudniło, bardzo utrudniło. Mimo że urodzona w królewskim rodzie, mimo że wnuczka cesarza, mimo że córka i siostra królów, to dzieciństwo spędziła, można powiedzieć, w nędzy. Co się odbiło na jej posturze, może nie tyle zdrowiu, ale na wyglądzie fizycznym. Gdy rodzice zmarli, ona miała wówczas 3 lata. Ojciec zmarł, gdy prawie że równo w jej urodziny, matka parę miesięcy później dostała się pod skrzydła swojego stryja, również króla, człowieka niezwykle skąpego z lordu Habsburgów, który wziął, a w zasadzie zaaresztował 3 dzieci, bo Elżbieta, o niej właśnie mówimy, o Elżbiecie Habsburżance, królowej Polski, matce królów, miała jeszcze brata i siostrę, króla Władysława IV, koronowanego jako niemowlę, plus starszą siostrę. Stryj wziął dzieci w zastaw, z czego częściowo śmiała się cała Europa, a częściowo łapała za głowę, dlatego że zmarły brat, król Węgier, był mu winien ogromne pieniądze. W związku z tym król Węgier w kołysce plus 2 dzieci, które świetnie można było wydać za mąż, były łakomym kąskiem i wydzielał wszystkiego tak skąpo, że Elżbieta w dzieciństwie uchodziła za najgorzej ubrane dziecko królewskie Europy. No niewątpliwie potem stała się najbrzydszą panną na wydaniu i najbrzydszym dzieckiem Europy. No tak, ale to są skutki życia w biedzie, jej wady postawy, jej wygląd. Jednakowoż odebrała staranne wykształcenie, co zaowocowało w jej przyszłym życiu. Tak, ale to staranne wykształcenie, bo tam była 3 dzieci pod opieką stryja. Król Władysław, który potem zasiadł na tronie Czech, ledwo się umiał podpisać. Siostra starsza Anna, która wymknęła się spod kurateli stryja i dopiero trafiła w wieku chyba 10 lat. Również nie grzeszyła umiejętnością czegokolwiek. Bardziej jest to determinacja księżniczki i bardziej jest to jej ogromna pracowitość oraz niesamowita mądrość. To dziecko, jak głoszą kroniki, pojęło w wieku 6 lat, że nie mając nic i będąc w piłką grze, ma tylko jedną, jedyną szansę i kartę przetargową, mianowicie swoje własne wykształcenie. W związku z tym, jak na owe czasy, nauczyła się języka wszystkich krajów, na których tronach zasiadali Habsburgowie, plus jeszcze do tego łaciny, która była takim językiem salonowym owych czasów, plus znała doskonale Pismo Święte, historię, heraldykę i mało tego, wczytała się we wszelkiego rodzaju podręczniki o strategii, sztuce prowadzenia wojen, dobrej konwersacji i może nie tyle oszukania przeciwnika, co naprowadzenia go na odpowiednie tory myślenia. Ale jej pochodzenie i jej wykształcenie sprawiało, że była bardzo dobrą partią i starania o rękę księżniczki prowadził także dwór polski.
O czym milczy historia? Zdradzamy Państwu w Polskim Radiu Katowice dziś historię Elżbiety Habsburżanki, zwanej również Rakuszanką od staropolskiej nazwy Austrii. No i właśnie król Polski starał się już bardzo wcześnie o jej rękę. Tak, dziecko jeszcze dobrze nie zostało wymyte po porodzie, jak to się mówi, a już była oferta dworu polskiego. Przy czym nie byle kto składał ofertę matrymonialną, bo sam król Władysław Jagiełło, który był ojcem dwóch synów. O Jagiele, jego perypetiach małżeńskich żeśmy opowiadali, ale załóżmy, że był ojcem dwóch synów, starszego Władysława, który potem zginął pod Warną, i to właśnie Władysław Jagiełło w imieniu syna Władysława Jagieły złożył ofertę o rękę dziedziczki Habsburgów. Oferta została odrzucona i po raz drugi złożono tę ofertę, gdy dziewczynka była już w zasadzie panną na wydaniu, bo miała 19 lat, i oferta zawierała jedyny argument, który skutecznie potrafił przekonać stryja. Za tym szło ogromne ilości złota, czyli pieniędzy, i poza tym ogromne poparcie militarne, co w tym czasie było bardzo istotne, gdyż Rzeczpospolita Obojga Narodów była największą potęgą w ówczesnej Europie i Habsburgowie mieli w tym interes, bo wiadomo, że Turcy bardzo energicznie pukali do bram Europy. Stąd w ramach kontraktu czy umowy antywojenno-finansowej Elżbieta została narzeczoną, a potem żoną naszego Kazimierza Jagiellończyka, jak historia mówi, najmądrzejszego władcy zasiadającego na polskim tronie. No tak, ale zanim doszło do ślubu, oblubienica przybyła do Polski, no i król dowiedział się, a potem zobaczył, jak jego przyszła żona wygląda, stracił trochę zapał do małżeństwa, a zanim ją zobaczył, wysłał tam Marcina Bielskiego, który zobaczywszy przyszłą królową, opisał ją tak: ni do kogo nie jest podobna z twarzy, a i postać ma różną niż wszyscy ludzie. Tak, i co to tak znaczyło? No właśnie, bo była trochę w czarno na białym czy w otwartym tekście. Elżbieta była tak brzydka, że jej pierwszy narzeczony, jak przyjechał obejrzeć to, co mu dano, zwiał czym prędzej i poślubił na łeb, na szyję pierwszą lepszą pannę, którą napotkał, byle nie była to ta poczwara. Podobno miała wadę zgryzu, skrzywiony kręgosłup i wysunięty podbródek. Ach, to by było bardzo mało bolesne dla przyszłego męża. Ta wada zgryzu polegała na tym, że jej się usta nie domykały, gdyż przednia szczęka była wysunięta, jak potem przeprowadzono ekshumację i badania zwłoka, w zasadzie kośćca, o 3,5 cm w stosunku do szczęki dolnej. Miała też przechyloną głowę na jedną stronę. Chwileczkę. Co to sprawiło? To sprawiło, że górne zęby wystawały poza dolną wargę, natomiast dolna warga była bardzo krótka i te zęby cały czas były na wierzchu. Na skutek niedomykanych ust królowa się śliniła jak młody bokser. Miała rzeczywiście głowę przechyloną na jedną stronę, co było związane z wadą kręgosłupa szyjnego. Wada kręgosłupa szyjnego była pokłosiem, czy też rezultatem bardzo zaawansowanej gruźlicy kości. Jedno ramię było znacznie wyższe od drugiego. W związku z tym suknię dla królowej szyto tak, że wsadzano pod
nad to ramię, czy pod to ramię sukni, pod tę rękaw solidnej grubości deskę. Żeby wyrównać troszeczkę Choć troszeczkę wyrównać dysproporcje. Mało tego, twarz królowej przypominała gruszkę, czyli góra była bardzo, bardzo wąska, taka żarówka. Bo ona miała troszkę zdeformowaną podobno. Ona miała zdeformowaną czaszkę na skutek bardzo trudnego porodu kleszczowego, nazwalibyśmy to dzisiaj. A był szeroki. Tak jest, dół bardzo reprezentacyjny. Gdyby jej ubrać garnek na głowę, to na górze byłby za luźny, na dole by się nie zmieścił. Do tego wszystkiego jeszcze utykała i lekko zezowała. Kiedy król zobaczył swoją przyszłą żonę, podobno chciał się rozmyślić, ale jego doradcy powiedzieli mu: zamknij oczy i myśl o dynastii, o królestwie. Myśl o dynastii, myśl o królestwie, myśl o koligacjach habsburskich i myśl o tym, że masz na górze krzyżaków, z którymi musisz się również zmierzyć. I małżeństwo doszło do skutku. O czym milczy historia? Ku zaskoczeniu wszystkich okazało się, że małżeństwo było udane. Bardzo się kochali, mieli 13 dzieci. Na dodatek stworzyli jeden z najpotężniejszych domów królewskich w Europie. Wspólnie rządzili Rzeczpospolitą prawie 40 lat. A żeby dodać kwiatuszek Kazimierzowi Jagiellończykowi, to podobno seplenił też nie był taki idealny. Jako dziecko potwornie się jąkał, potem seplenił i o ile Elżbieta była mądra, oczytana, myśląca, to o tyle Jagiellończyk ponoć nie grzeszył rozumem. Podobno. I ta cała wielka polityka, cały rozkwit Rzeczpospolitej zawdzięczamy właśnie tej kobiecie. No właśnie, urodziła 13 dzieci i zyskała miano matki królów. Dlaczego? Bardzo mądrze udało jej się rozlokować swoje dzieci po dworach Europy. Bardzo zręcznymi negocjacjami i to rzeczywiście rozlokowała te dzieci od Moskwy poprzez środkową Europę, Francję, do Anglii. Ówczesna królowa brytyjska Elżbieta II jest wnuczką Elżbiety. Nie ma praktycznie dworu królewskiego w tej chwili panującego, czy to w Hiszpanii, czy to w Szwecji. W Szwecji może nie, bo tam było pewne zawirowanie, ale takiego dworu de facto, gdzie nie byłoby krwi jagiellońskiej i krwi Elżbiety. Ich potomków. Tak naprawdę to ona stworzyła dynastię i ona stworzyła potęgę. Jak jej się to udało? Całkowitą uległością, całkowitą mądrością trzymania się w cieniu. Jagiellończyk był tak zręcznie manipulowany, że jemu się do końca życia wydawało, że on rządzi. Ale podobno naprawdę bardzo też ją kochał. Bardzo ją kochał właśnie za tęże uległość, właśnie za mądrość, właśnie za całkowite podporządkowanie się w odróżnieniu od matki Zofii Holsztyńskiej, która była o ponad 40 lat młodsza od Jagieły, bardzo despotyczna. O tyle Elżbieta była łagodna, wyrozumiała, matczyna, mądra, pobłażliwa. Na dodatek łatwo rodziła dzieci, co też było nie bez znaczenia w tamtych czasach. Znaczy szybko zachodziła w ciąże, natomiast nie były to łatwe porody. Większość porodów ona przypłaciła tygodniami leżenia w łóżku. Ale to, że była płodną królową, było również bardzo istotne wtedy. Bardzo istotne i co graniczy z cudem, ona tak bardzo schorowana, zdeformowana, rodziła bardzo zdrowe dzieci. Była to jedyna para na tronach Europy, gdzie w niemowlęctwie wszystkie dzieci przeżyły. Niebywałe. Przeżyła swojego męża Kazimierza Jagiellończyka o 13 lat, zmarła mniej więcej około 70, bo nie znamy na pewno dokładnie daty jej urodzin i podobno nie wiadomo, na co konkretnie zmarła. Nie wiadomo, prawdopodobnie było, bo nic nie wskazuje na to. Królowa się na nic nie skarżyła, jak piszą kroniki, ale królowa była z tych, która się nigdy na nic nie skarżyła. Niemniej, gdy otwarto grób
w 1972 roku stwierdzono, jak naprawdę wyglądała i co się za tym wszystkim kryło. Zresztą otwarcie grobu w 1972 roku to jest kolejna odsłona życia Elżbiety. Słynna klątwa Jagiellonów, o której mówiła cała Europa i która jest tak słynna jak klątwa Tutanchamona. To w ogromnym skrócie historia najbrzydszej księżniczki z rodu Habsburgów, ale niezwykle mądrej, dobrej władczyni, matki 13 dzieci, nazwanej matką królów Elżbiety Rakuszanki, albo jak ktoś woli Elżbiety Habsburżanki. Do naszych opowieści premierowych dokładamy zawsze książkę. Dzisiaj jest to książka zatytułowana Brzydka Królowa. Tak, rzeczywiście, Brzydka Królowa, natomiast książka wspaniała, ładna, opowiadająca w sposób bardzo barwny historię dzieciństwa, małżeństwa i wdowieństwa Elżbiety. Ogromna postać, warta tego, żeby się z nią bliżej zapoznać. Jakby nie było, jedyna cudzoziemka, która zasiadała na polskim tronie, która była kochana przez naród i poważana przez szlachtę. I podobno nauczyła się też trochę polskiego. Nie trochę. Całkiem nieźle. Nie trochę. Mówiła po polsku bezbłędnie i zmusiła cały swój dwór, który przywlokła z Wiednia, do tego, żeby nauczyły się naszego ojczystego języka. A Jagiełło tyle lat panował i polskiego i ani słowa po to polsku. Też na pewno ujęła podwładnych. Przepraszam, nie tyle ani słowa, bo opanował wszystkie siarczyste przekleństwa w języku polskim. Dzisiaj opowiadałyśmy o Elżbiecie Rakuszance. Brzydka Królowa to tytuł książki, którą dokładamy do opowieści. Jeśli ktoś z Państwa zainteresował się tą historią i chciałby więcej dowiedzieć się o tej niezwykłej i także niezwykle nieurodziwej królowej, ale jakże kochanej przez męża, to bardzo proszę telefonować 205 10 22 kierunkowy do Katowic 32. Dwa egzemplarze Brzydkiej Królowej czekają. 205 10 22 kierunkowy do Katowic 32. To numer telefonu, pod którym można rezerwować książkę. Dziś historię nieurodziwej księżniczki, która została matką królów, przybliżała Państwu Urszula Pawlik. Dziękuję bardzo Pani Urszulo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Agnieszka Strzemińska. Do usłyszenia.